Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne były fenomenem na skalę światową. To nie są puste słowa. W czasie okupacji niemieckiej stworzono prawdziwą, równoległą rzeczywistość, obejmującą setki tysięcy ludzi. Co było istotą Armii Krajowej? Wrzesień 1939 roku to kamień milowy najnowszej historii Europy. Agresje Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę rozpoczęły wojnę, której skutki odczuwamy do dziś. Mimo wystawienia milionowej armii, mimo zaciekłej obrony, Polska nie ma szans w osamotnieniu na wygranie tej wojny. Niemcy i Związek Sowiecki dzielą kraj między siebie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Słowacja dostaje polski Spisz i Orawę. To trzeci agresor. W toku działań wojennych ginie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Setki tysięcy dostają się do niewoli niemieckiej i sowieckiej. Jednak Polska nie kapituluje przed żadnym z agresorów. Rzeczpospolita jest pełnoprawnym państwem mimo okupacji całości jej terytorium. Władze Rzeczypospolitej zostają przeniesione do Francji i do Wielkiej Brytanii. Polska jest częścią obozu aliantów utrzymującym kontakty dyplomatyczne na wszystkich kontynentach. Działają placówki dyplomatyczne naszego państwa. I to właśnie z upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej są w kraju budowane struktury polskiego państwa podziemnego. Na okupowanych ziemiach powstają setki organizacji konspiracyjnych. Chcą walczyć przeciwko sowieckim i niemieckim okupantom. Ale tylko jedna z nich powstaje na mocy bezpośredniego upoważnienia naczelnego wodza. To Służba Zwycięstwu Polski, przeorganizowana później w Związek Walki Zbrojnej, a następnie przemianowana na Armię Krajową. We Francji i w Wielkiej Brytanii odbudowywane są jednostki Wojska Polskiego. Dołączy potem do nich Armia Andersa wyprowadzona ze Związku Sowieckiego. To są polskie siły zbrojne na zachodzie. Wojska lądowe, marynarka wojenna i lotnictwo. W okupowanym kraju jednostki Wojska Polskiego są odbudowywane potajemnie. To jest część owej równoległej rzeczywistości stworzonej przez Polaków. To są siły zbrojne w kraju. I stąd się wzięła nazwa Armia Krajowa. Polskie siły zbrojne na zachodzie razem z siłami zbrojnymi w kraju, czyli Armią Krajową, współtworzą siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, czyli jednolite Wojsko Polskie walczące o niepodległość w II wojnie światowej. To dlatego nie mówimy o żołnierzach Armii Krajowej, że są członkami jakiejś organizacji. Nie używamy słowa członek Armii Krajowej, powinniśmy mówić żołnierz Armii Krajowej, bo to byli żołnierze Wojska Polskiego. Armia Krajowa to jednocześnie zbrojne ramy polskiego państwa podziemnego, jedynej tak rozbudowanej konspiracyjnej struktury w okupowanej Europie. I to jest istota Armii Krajowej. Jeżeli to sobie uświadomimy, to zrozumiemy prawdziwy sens opowieści o podziemnej armii, o dowódcach, żołnierzach i organizowanych przez nich akcjach.